Dzisiejszym gościem Salonu Kultury jest Magdalena Szejbal. Dzień dobry Pani Magdaleno. Dzień dobry, dzień dobry. Miło mi Panią gościć. Spotykamy się ze względu na premierę, która odbędzie się online w Teatrze Ateneum, Ława Przysięgłych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No jak nastroje przed premierą? To będzie taka niecodzienna premiera, gdyż bez publiczności. Czuje Pani gdzieś z powodu tej zmiany dyskomfort? Czy jednak cieszy się Pani, że jest możliwość grania i że może za monitorami komputerów będą oglądać Państwa tysiące, jak to jest w przypadku innych rejestracji widowisk teatralnych? Sytuacja wygląda tak, że my już jesteśmy po nagraniu. Nagranie miało miejsce w piątek. Nagrywaliśmy praktycznie cały dzień, dlatego że ta premiera będzie miała miejsce na platformie VOD i spektakl już został nagrany i zostanie pokazany widzom. Z tego co wiem, to już 19 grudnia. Więc nasze emocje związane z tym przedsięwzięciem już chyba trochę opadły. Ja jestem ciekawa oczywiście, jak to wyjdzie po zmontowaniu i po tym, jak to zostanie pokazane widzom. Ale faktycznie ten piątek, teraz ostatni, był taki chyba przełomowy i historyczny dla nas tutaj wszystkich biorących udział w tym projekcie, ale myślę, że też dla Teatru Ateneum to taka chwila historyczna, bo to pierwszy raz w historii tego teatru, gdzie historia jego jest no, potężna i bardzo ciekawa, ale to pierwszy raz w historii tego miejsca, tego teatru zdarza się taka premiera, gdzie nie ma widzów, gramy do pustej widowni. Po zakończonym spektaklu nie było uśmiechniętych albo smutnych, albo przerażonych twarzy widowni, tylko puste siedzenia. I ta cisza po spektaklu i po ukłonach, kiedy światła się zapaliły na widowni, no była bardzo przejmująca. Myślę, że wszyscy to bardzo ciężko przeżyliśmy. Niby się mówi, że takie nagrania, że to, że jakby trzeba do tego przejść, nad tym do porządku dziennego, że powinniśmy się do tego przyzwyczaić. Pewnie tak, ale to się tylko chyba tak mówi, bo dla nas to był pierwszy raz, pierwsza taka premiera dla naszego zespołu i bardzo to chyba przeżyliśmy, gdzieś to w nas zostanie już taka pamiątka po 2020 roku. Smutna. Z jednej strony smutna, a z drugiej strony cieszymy się chyba, że mamy to za sobą, że może, że będziemy mogli pokazać na efekty naszej pracy widzom, ale to chyba już na zawsze pozostawi w nas taki covidowy ślad. Ten rok 2020 zamknięty tą premierą na pewno zostanie w naszych głowach, sercach, jakieś takie szczególne miejsce będzie miał. Jeszcze nie umiem określić jakie, bo nie wiem, czy się z tego powodu cieszyć, że to już jest za nami i że nam się udało, że doprowadziliśmy tę premierę do końca, czy się smucić, że w takiej formie, a nie innej. Także mieszane, uczucia są mieszane. Trudno nam się chyba do tego jakoś odnieść inaczej niż tak, jak teraz o tym opowiadam. Inna sprawa też jest taka, że Państwo musicie wiedzieć, że prace nad tym spektaklem i przygotowania do tej premiery trwały miesiącami, dlatego że myśmy zaczęli próby w czerwcu, to były próby stolikowe. W trakcie wakacji próbowaliśmy się spotykać, kiedy już ta pierwsza fala covidowa zerżała. Ale oczywiście jesień nas dopadła kolejnymi doniesieniami o zwiększonej zachorowalności i w sumie przygotowania do spektaklu trwały dużo dłużej niż zazwyczaj to się zakłada, ponieważ przeważnie się próbuje miesiąc, czasem dwa,
jeżeli sztuka jest duża i wymaga dużych nakładów i ludzkich, i finansowych, i takich roboczych. Natomiast tutaj faktycznie tego nie było, bo obsada nie jest jakaś potężna, natomiast faktycznie te kwestie lockdownów, kwestie tego, że musieliśmy mieć robione badania, część z nas była chora. To wszystko spowodowało, że ta premiera się przesuwała i przesuwała, przesuwała. W końcu się okazało, że w ogóle nie będzie mogła mieć miejsca z publicznością, bo tak rząd zadecydował, że zamyka teatry, z czym do tej pory pogodzić jest nam się bardzo ciężko. No i finał finałów, to nagranie teraz w połowie grudnia, bo już jestem w hotelu. W połowie grudnia i zobaczymy, jak publiczność odbierze tą naszą pracę już wkrótce. Mm-hmm. Skoro bez publiczności było nagranie, czyli rozumiem, że komedia jest taką gatunkiem zwrotnym, który potrzebuje tej reakcji widza i dzięki któremu ten widz napędza was, aktorów, wiecie, co widza śmieszy, gdzie bardziej się przyłożyć, co bardziej docisnąć. Tak, tak, to prawda. Natomiast ja bym tu polemizowała z faktem, że jest to komedia, bo... Mhm. Tak padają takie głosy, natomiast chyba bardziej bym to określiła jako swoistego rodzaju groteskę. Mm-hmm. I niestety w tej sytuacji, w jakiej się w tej chwili znajdujemy, bardziej jest to dla mnie ten spektakl takim krzywym zwierciadłem rzeczywistości, która w tej chwili mnie otacza, niż jest to komedia. Także, żeby Państwa nie wprowadzać w błąd i widzów też nie mamić tym, że będzie bardzo śmiesznie i będziemy się łapać za brzuchy, tak proszę Państwa, nie będzie. I raczej bym uciekała od takich porównań. Nie jest to komedia na pewno, jeżeli to groteska i raczej dramat polityczny chyba, mhm. rzekłabym. Ława przysięgłych składająca się z osób, które chyba nie mają za wiele wspólnego z tego, co wyczytałam, z sądownictwem, gdyż pani jest sama postacią bizneswoman, jest fryzjerka, jest lobbysta. Tak, tak, tak. To znaczy, no, czy niewiele mają wspólnego. No, autor tutaj zdecydowanie opiera się na takim zachodnim modelu sądownictwa i tak jak znamy to z amerykańskich filmów, bardziej ten system opiera się w tej sztuce, pomysł na zamknięcie ludzi w takiej przestrzeni sądowej opiera się bardziej na amerykańskim modelu, gdzie mamy ławę przysięgłych złożoną z obywateli. I tak też tutaj jest. No, w polskim sądownictwie to wygląda troszkę inaczej. Tych ławników jest mniej. Są to też ludzie, oczywiście obywatele wybrani do tego, żeby wspomagać główny skład sędziowski. Natomiast tak tutaj to się absolutnie bierze stąd, że mamy ten amerykański model i ta grupa ludzi wybranych jakby ze społeczeństwa starają się podjąć wyzwanie i wydać sprawiedliwy werdykt w procesie człowieka, który rzekomo popełnił zbrodnię na swojej ukochanej i cała sprawa się opiera. O to oczywiście, no, fakt tego, że mierzą się z tym, z tą ciężką historią ludzkiego losu ludzie, którzy jakby z samym sądownictwem nie mają wiele wspólnego, głównie opierają swoje motywy,
swoje myślenie o sprawie i tą swoją sprawiedliwość opierają na swoich doświadczeniach, na podejściu do życiu, na własnym morale, na tym, jak każdy z nich podchodzi do kwestii dobra i zła, do tego, co jest czarne, co jest białe, co być może szare. To jest też zbiór różnych dziwnych charakterów. Są indywidualności. Różnych historii, które wnoszą również do tej konkretnej, bo wnoszą również swoje historie, a ponieważ nikt nie jest nieskazitelnie czysty i każdy z nich, każda z tych postaci ma ze sobą jakiś bagaż doświadczeń, ale też bagaż win i niewin, to się też staje zarzewiem pewnego konfliktu wewnętrznego wewnątrz tej ławy przysięgłych. Właściwie można powiedzieć, że sprawa tego człowieka, którego mają skazać lub też go uniewinnić, staje się w pewnym momencie drugorzędna, bo na pierwszy plan wysuwają się ich własne lęki, własne jakieś światopoglądy, podejścia do życia, do tej sytuacji. I historia tego biednego człowieka oczekującego na wyrok przeplata się z historiami naszych bohaterów. Dobrze, ponieważ to nagranie musi mieć określony czas, więc zmierzając już do końca, czy planujecie oprócz tej premiery VOD, gdy czasy już na to pozwolą, wrócić na scenę i zagrać to wśród publiczności? Och, jest to naszym olbrzymim marzeniem, dlatego że no wszyscy aktorzy czekamy, mówię tu w swoim imieniu, też w imieniu kolegów, na to, żeby wrócić na scenę. To jest dla nas katorga po prostu. Próbowanie na Zoomach, próbowanie w maseczkach, nie wiem, staranie się trzymanie tego reżimu sanitarnego. Oczywiście to wszystko jest konieczne, ale z drugiej strony bardzo uciążliwe. No i sam fakt tego, że jesteśmy uziemieni i na razie lockdown dla kultury jest utrzymany i prawdopodobnie będzie jeszcze utrzymany przez najbliższe kilka miesięcy. Jest to dla nas dramat i tragedia, więc wszyscy czekamy z olbrzymią niecierpliwością i nadzieją na to, że będzie nam dane jednak zagrać te spektakle, które już są w repertuarze, ale też ten nowy dla publiczności. Być może nawet dać taką premierę, nawet gdyby ona miała być dla tych 25% widowni, tak jak było jeszcze przed tym zupełnym zamknięciem dla kultury. Więc jak najbardziej tak. I spektakl jest gotowy. Myślę, że z przyjemnością wrócimy do prób i chcielibyśmy grać dla publiczności, bo po to jesteśmy i bez publiczności nasze istnienie aktorów nie ma bladego sensu. I tak jak powiedziałam na początku, te czerwone światełka kamer, które nas obserwowały przy nagraniu tego spektaklu, tej premierowej Ławy Przysięgłych, z jednej strony cieszyliśmy się, że możemy urodzić już wreszcie to dziecko, a z drugiej strony było to dla nas smutne doświadczenie, bo teatr bez widza to już nie jest teatr. No myślę, że wszystkim teatromanom brakuje takich wyjść do teatru. Mi osobiście bardzo brakuje tej takiej atmosfery, tego wyjścia, posłuchania opinii gdzieś w tle co do spektaklu w czasie przerwy, tych wrażeń innych widzów, więc też chciałabym, żeby to jak najszybciej wróciło. No dobrze, jeszcze może szybko powiemy, kto w obsadzie, bo obsada znakomita. I oczywiście, chwileczkę. Oczywiście, że powiemy, no więc a, w obsadzie dobrze, to pani już powie, bo dziewczyny, czyli Marysia Ciunelis, Dorota Nowakowska, cudowne moje koleżanki i chłopaki. Tomasz Kozłowicz, Przemek Bluszcz, Bartłomiej Nowosielski, Janusz Łagodziński, Grzegorz Damięcki i w takim składzie prowadzimy ten spektakl. Jest jeszcze z nami Tadeusz Borowski w epizodzie, więc
Myślę, że dla wszystkich fanów teatru, a przede wszystkim Teatru Ateneum, jest to duża przyjemność pewnie spotkać taką grupę aktorską wspólnie na scenie. My również się bardzo cieszymy, że mogliśmy się spotkać, bo też dla nas te spotkania takie obsadowe są niezwykle cenne i cieszymy się, jak te nasze składy się mogą gdzieś tam wymieszać tutaj teatralne. Nie zawsze mamy okazję ze sobą grać. Często lata całe czekamy na spotkanie na scenie, więc to też duża radość być częścią takiej cudownej obsady. Zatem życzę Pani pięknych spotkań teatralnych z inspirującymi ludźmi. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobrze, wszystkiego dobrego, proszę Państwa.